Mam na imię Damian, mam 27 lat, mieszkam w Warszawie, studiuję na Uniwersytecie Warszawskim, jestem studentem ostatniego roku slawistyki. Długo zwlekałem z pójściem do lekarza z moim kręgosłupem, dlatego że czasami mój stan ulegał poprawie. Do lekarza ostatecznie postanowiłem pójść, gdy 2 tygodnie spędziłem w łóżku. Wtedy udałem się do lekarza ortopedy, który polecił mi wizytę u neurochirurga. I z polecenia koleżanki trafiłem do doktora Kseniuka. Doktor Kseniuk na podstawie wcześniej wykonanego rezonansu magnetycznego stwierdził, że jest to dyskopatia w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Przedstawił mi 2 możliwe warianty leczenia, rehabilitację bądź zabieg operacyjny, ze strzeżeniem, że rehabilitacja w moim przypadku raczej nie przyniesie spodziewanych skutków, spodziewanych przeze mnie. Zdecydowałem się na zabieg endoskopowy dyskopatii. Lekarz poinformował mnie, że operacja będzie trwała około godziny, a po 24 godzinach od operacji będę mógł wrócić do domu. Zdecydowałem się na operację w Carolina Medical Center, ponieważ mam już dosyć nieustającego bólu, który trwa od 7 miesięcy. Jestem młodym człowiekiem, mam wrażenie, że dużo tracę, nie mogąc normalnie funkcjonować w tym stanie, w którym jestem. Pacjent, który będzie operowany, to jest młody pacjent z ponad półrocznym bólem promieniującym wzdłuż kończyny, spowodowanym wypadnięciem dużego fragmentu krążka międzykręgowego do kanału kręgowego z uciskiem tego korzenia. Pacjent nie uzyskał poprawy w wyniku leczenia zachowawczego wielomiesięcznego, co jest powodem tego, że musi być zakwalifikowany do metody operacyjnego leczenia. Wybór metody endoskopowej jest związany przede wszystkim z tym, że patologia, którą ma ten pacjent, dobrze może być zaopatrzona chirurgicznie właśnie z mało inwazyjnego dostępu. Użycie systemu JoyMax z 2 dostępów przezotworowego i międzyblaszkowego pozwala na wykonanie zabiegów w chorobie dyskowej u większości pacjentów. Metoda ta jest szeroko wykorzystywana w wielu krajach w całym świecie.